Właśnie wskoczyło, to nawet nie była minutka. Oczywiście nasze spotkanie nie może się obyć bez tradycyjnej kwestii związanej z informacją pewną, że przekazane informacje nie stanowią w żaden sposób i porady inwestycyjnej czy osobistej rekomendacji, więc tutaj to jest rzecz oczywista. Jeżeli chodzi o mnie w temacie dzisiejszych softów, myślę, że nie mamy nowych osób, ale jeżeli ktoś by był, to zawodowo inwestowaniem zajmuję się od 2016 roku. Moje doświadczenie jest jednak 9 lat dłuższe. Mam dwa blogi, tak naprawdę takie główne, prywatny inwestor surowcowe info. W najróżniejszych wystąpieniach, konferencjach, wydarzeniach ekonomicznych można mnie spotkać. Przede wszystkim specjalizuję się w rynkach surowcowych, a także w statystycznym podejściu do rynków, jako że rynki, podobnie jak historia, lubi się powtarzać. Więc to są rzeczy, przepraszam, coś mi, kurczę, wpadło do oka i nie mogę się pozbyć. O, nieważne. I tak już przechodząc do głównej tematyki, softy, czyli tak zwane surowce miękkie, przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że pod pojęciem softów kryją się tak naprawdę wszystkie surowce uprawne. Również pszenica, soja, kukurydza to są surowce, które powinny być traktowane w kategoriach softów, gdyż pod momentem, pod tak naprawdę twardymi surowcami ukrywa się wszystko, co jest wydobywane. Natomiast wszystkie rolne co do zasady i co do definicji słownikowej są softami. Natomiast my jako inwestorzy i tak dalej już podzieliliśmy sobie na te zboża, tak, i olejowe rośliny, czyli pszenicę, soję, kukurydzę i tak dalej, a za softami kryje się przede wszystkim pięć surowców, czyli tutaj jest to kawa, jest to kakao, jest to sok pomarańczowy, jest to cukier i jest to bawełna. Wielkość tutaj nie gra roli tych znaczników, omówimy sobie wszystkie pięć. Jest tych slajdów trochę tutaj, 20 kilka jeszcze, więc myślę, że temat dogłębnie przejrzymy i oczywiście zaczniemy po kolei. Pierwsza rzecz to rzecz, którą już widzieliście w przypadku surowców uprawnych w postaci zbóż, że pogoda jest tym czynnikiem głównym dla wszystkich roślin uprawnych. I tu pozwoliłem sobie podkreślić, że ten sezon, tak, rzecz bardzo bieżąca dzisiejsza, że sezon 23-24, przełom roku, upłynie nam pod znakiem El Niño, czyli czynnika, który sprowadza w regionach azjatyckich, w regionie Australii, suchą pogodę, mniejsze opady i to może być problematyczne. W przypadku Ameryki Południowej teoretycznie powinny być wyższe opady, natomiast tutaj też nie ma na to gwarancji, dlatego wpisałem to bardziej pod suszę, ponieważ będziemy za chwilę mówić tutaj o wszystkich surowcach, myślę, że zrozumiecie, dlaczego po stronie azjatyckiej bardziej się przejmuje skutkiem El Niño niż po stronie brazylijskiej czy po stronie na przykład argentyńskiej, gdyż tam troszkę mniej to powinno mieć przełożenia, tym bardziej, że Brazylia jako kraj położony nad Atlantykiem bardziej niż nad Pacyfikiem, no to jest krajem mniej dotykanym przez zjawisko El Niño, w przeciwieństwie do na przykład Indii czy Tajlandii, Indonezji, Wietnamu, czyli krajów, o których dzisiaj na pewno będziemy wspominać. Witamy osobę spóźnioną, dużo nie było powiedziane, tak czy inaczej pogoda jest tym czynnikiem, który jest oczywiście bardzo dużą, jeżeli nie główną przyczyną zmienności na rynkach surowcowych uprawnych, także w przypadku softów, nie tylko w przypadku zbóż, ale także właśnie w przypadku softów. I już konkretnie kawusia, mamy dwa rodzaje kawy, arabika i robusta, i pokutuję cały czas i sam przyznaję się bez bicia, jeszcze w ubiegłym roku powtarzałem, możliwe, że nawet gdzieś w tym roku padło, że rozkład produkcyjny arabiki robusty jest 70-30. Tak nie jest. Arabika stanowi 55% rynku, robusta stanowi 45%, więc tutaj doszło do zachwiania tej produkcji. To są dane z tego roku, z tegorocznych prognoz na bieżący sezon. Tak? To są dane, które dzisiaj podaję, są danymi najnowszymi, jakie udało mi się znaleźć. Oczywiście część z tych raportów jest z połowy roku, bo taka jest specyfika softów. One są
mniej popularne wśród instytucji aportujących, zwłaszcza wśród amerykańskiego Departamentu Rolnictwa. Natomiast softy są o tyle wdzięcznym towarem, że bardzo fajnie potrafią zapłacić, jeżeli wejdą tutaj w po prostu te czynniki fundamentalne, to te zmiany są naprawdę duże. No idąc dalej, kluczowi producenci, myślę, że bez tego nie da się obyć w przypadku surowców rolnych. Arabika i Robusta w Brazylii, 38% rynku kawy sumarycznego, tak, czyli i Arabiki, i Robusty pochodzi z Brazylii. Brazylia jest największym producentem, w bieżącym sezonie ma odpowiadać za 38% podaży. Stąd wszelkie informacje o problemach z uprawami w Brazylii są bardzo mocno widoczne na wykresach kawy, choć tu oczywiście należy zwrócić uwagę, czy mówimy o Robuście, czy mówimy o Arabice, bo jednak to też potrafi być znaczące. Robusta w Wietnamie, Wietnam największy producent Robusty, 18% całego rynku kawowego. Nie wchodziłem już w szczegóły, ile tego rynku. Wietnam jest największym producentem Robusty, więc tak to można odebrać. Kolumbia, czwarty producent, głównie Arabika tam Robusty, albo niemal, albo ona jest bardzo symboliczna, 6,7% rynku kawy. Indonezja, przede wszystkim Robusta, natomiast troszkę tej Arabiki jest, tej Robusty produkują 8 razy więcej niż Arabiki, więc dlatego też tutaj pominąłem. Sumarycznie Indonezja odpowiada za 5,6% produkcji kawy. Rzadko podaję takie dane, więc myślę, że tutaj warto na to zwrócić uwagę, jak duży rozkład mamy i jak duży wpływ na rynek. Brazylia, trzeba zwrócić uwagę, tak jak mówię, na areał upraw, gdzie, w jakich regionach jest kawa arabika, w jakich jest robusta, bo mamy dwa różne przecież wykresy. W przypadku Wietnamu czy Indonezji nie ma tego problemu, Kolumbii także. Co ja bym chciał wspomnieć, podkreślić, to, że prawdopodobnie w Brazylii będziemy jeszcze obserwować wzrost produkcji niezależnie od cyklu, o którym się mówi, czyli cyklu tak zwanego dwuletniego, że mamy dwa lata bardzo wysokich zbiorów, dwa lata gorszych zbiorów. W tej chwili już to się wyrównuje ze względu na to, że postępuje mechanizacja. Mechanizacja postępuje od kilku lat. Producenci kawy oddają część plonów za maszyny. Podpisują umowę, że będą oddawać część plonów przez kilka lat za maszyny, które umożliwiają im zwiększenie zbiorów. O jakim zwiększeniu mówimy? W niektórych przypadkach zbiory z hektara wzrosły z 1800 kg na 3600 kg, czyli ponad dwukrotnie. Ponad dwukrotnie czy dwukrotnie? No dwukrotnie to jest. Więc różnica jest kolosalna i ta mechanizacja postępuje. W przypadku Kolumbii tej mechanizacji nie będzie ze względu na specyfikę większości upraw, czyli uprawę na zboczach gór, gdzie maszyny nie dadzą sobie rady, współczesne maszyny. Tak więc jest bardzo prawdopodobne, że w perspektywie lat, bo to jest niestety perspektywa lat, dojdzie do sytuacji, w której kawa z Kolumbii stanie się towarem bardzo poszukiwanym, bardzo deficytowym i będzie tutaj znacznie droższa, natomiast kawa brazylijska będzie nam tanieć. Ja osobiście lubię kupować kawę inną niż brazylijską, bo kawę brazylijską tak naprawdę jesteśmy ze względu na ich udział w rynku, znajdziemy praktycznie w każdym rodzaju kawy, a znaleźć dobrą kawę z innych regionów, z innych państw, zwłaszcza tych małych producentów, no to warto, bo ta różnica w smaku jest naprawdę wyczuwalna. Aktualny wykres kawy arabiki. Wykres pokazuje tylko dlatego, że za sekundkę pokażę wykres robusty i za chwilę sobie porównamy, natomiast wcześniej takie, powiedzmy, małe ćwiczenie. Zobaczycie, jak wygląda sytuacja, akurat aktualnie dzisiaj, nie wiem jak teraz, tak, bo jak widzicie, robiłem ten wykres na godzinowy koło 14, więc robiłem ten zrzut ekranu, więc powiem szczerze, nie patrzyłem przez ostatnie 2 godziny czy 3 godziny, jak ten rynek wyglądał. Miałem inną pracę, więc tutaj ten wykres, tak, widzimy, mamy podjazd w górę, później jakąś taką konsolidację na rynku przez początek grudnia, teraz znowu wyjeżdżamy w górę, a na robuście była konsolidacja też na początku grudnia i też mamy wyjazd w górę. Czy to jest zawsze w ten sposób wygląda? Nie, nie wygląda zawsze w ten sposób, natomiast tu mamy troszkę już skrócony ten wykres, widzimy, że on nie jest identyczny. Tutaj akurat jest relatywnie duża zbieżność wzrostu cen
związana przede wszystkim właśnie z Brazylią, z kwestiami pogodowymi w Brazylii, które dotykają sumarycznie i arabiki, i robusty. Bo jeżeli będzie kiepska pogoda, która nam ograniczy plony, to dotknie to obu regionów. Tak więc... Tak więc sytuacja w tej chwili wygląda w ten sposób, natomiast co do zasady to nie są skorelowane rynki zero-jedynkowo, więc tutaj absolutnie, no mój błąd, że chyba nie wrzuciłem tej korelacji, czy wrzuciłem? Wrzuciłem. Jak widzicie, nie ma tej korelacji jakoś tak zero-jedynkowo, choć się zdarzają momenty, że mamy wspólne dołki, wspólne szczyty, no tu jest akurat już troszkę przesunięty ten szczyt, czy wspólną tendencję, natomiast nie jest to zero-jedynkowa korelacja i ja korelacji na tych rynkach nie rozgrywam, tak więc tutaj oczywiście są szanse, że ten rynek będzie reagował spóźniony na pewne rzeczy, natomiast jak widzimy, ta zmienność na tej obuście jest troszkę inna, kiedy rynek kawy w tym samym czasie pozostawał pi razy oko w tendencji tak bocznej, tak jak tu widzimy na zielono kawę arabikę, na biało kawę robustę, to zwróćcie uwagę, że o ile te faktycznie szczyty i dołki się wydają podobne, to tutaj rynek generalnie w tym roku do połowy roku bardzo rósł, podczas gdy na kawie typu arabika tego ruchu aż tak nie było. Mieliśmy początek bardzo ambitny, później wzrosty, później mieliśmy konsolidację, szczyt i konsolidację, kiedy robusta jeszcze rosła, to tutaj już kawa zaczęła wchodzić w ten spadkowy. Tak więc o ile faktycznie lokalne szczyty się trafiają, i może to być jakaś przyczyna do, czy sugestia, tak, żeby szukać jakiejś zmiany, to jednak zwróćcie uwagę, że tutaj no korekta była, tak, korekta była długa, bo jakieś 4 tygodnie, natomiast nie jest to żaden powód, żeby to aż tak mocno rozgrywać, więc tutaj samodzielna korelacja, tak jak jest w przypadku niektórych instrumentów, nie powinna mieć miejsca, tak jak złoto z dolarem, tutaj tego nie ma. Aż tak dokładnie widać to na tym wykresie, jeżeli się mu przyjrzeć, bo pozornie szczyty się powtarzają, dołki się powtarzają, są w tych samych momentach, no niemniej jednak ta różnica jest. Jeżeli chodzi o kalendarz dla kawy, na stronie surowcowej info znajdziecie taki kalendarz, kiedy trwają zbiory. I słuchajcie teraz tak, kwestia pogodowa. Kwestia pogodowa jest taka, że każdy skrajny warunek przed zbiorami wpływa na rozwój kwiatów, zawiązek owoców i tak dalej. Czyli tutaj czy przesadzone opady, czy za małe opady, zbyt duże nasłonecznienie, zbyt duża wysoka temperatura, zbyt niska temperatura, czy jakieś ewentualnie przymrozki. Wszystko to ma wpływ na zbiory, na kształtowanie się kawy, na jej jakość. Także w trakcie zbiorów skrajne warunki, o ile jeszcze tutaj te owoce są troszkę odporniejsze już same w sobie niż te zawiązki owoców czy kwiaty, tak, bardzo skrajne warunki przy zbiorach, w trakcie zbiorów warunki muszą być znacznie bardziej skrajne niż przed zbiorami, niż w momencie kształtowania się kwiatów czy zalążków owoców, ponieważ owoce same w sobie są odrobinkę troszkę bardziej odporniejsze, poza tym trwają zbiory. Więc tutaj kwestia tego, czy te skrajne warunki nam przeszkodzą w zbiorach, zbyt duże opady mogą nam przeszkodzić w zbiorach, brak opadów nam nie powinien przeszkadzać w zbiorach, choć może nam zmniejszyć jakość, ale też potrzebna jest znacznie większa susza, żeby było to znacznie większym problemem niż na przykład miesiąc czy dwa miesiące przed zbiorami. Więc ten aspekt timingu jest o tyle istotny, że właśnie trzeba spojrzeć na kalendarz, kiedy w danym regionie, tu na czerwono zaznaczone jest dwóch największych producentów odpowiadających za 55% rynku, więc ja myślę, że warto na te dwa państwa przede wszystkim zwracać uwagę, zwłaszcza jeżeli chcemy handlować również na robuście. Bo wiem, że większość i tak handluje na arabice. Jeżeli chodzi o dane kawowe, co 6 miesięcy wychodzi raport World Markets and Trade dla kawy. Widzimy, to jest czerwiec, więc jeśli dobrze, nie jestem pewien, czy to jest grudzień, czy to jest styczeń, drugi raport. Natomiast on wychodzi co 6 miesięcy. Mamy także coffee annuale i coffee półroczne raporty.
to są też dla Departamentu Rolnictwa, czyli